sama żywność to jest za mało, to cały czas podejmujemy coraz to szersze wyzwania. Paweł Amulewicz, w naszym studiu Marek Borowski, prezes Banku Żywności w Olsztynie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Panie prezesie, zapytam najpierw o takie najważniejsze zadania, które realizujecie obecnie. Formuła tej audycji pewnie o wszystkich nie pozwoli powiedzieć, ale takie no wasze bieżące działania, bo to już, drodzy państwo, zdecydowanie więcej niż tylko gromadzenie i magazynowanie żywności. Tak, ale trzeba pamiętać o tym, że to gromadzenie i magazynowanie żywności, dostarczanie żywności do osób najbardziej potrzebujących, organizacji, które tym osobom pomagają. To jest takie podstawowe działanie Banku Żywności, przy którym cały czas jesteśmy i tego działania nam nigdy nie zabraknie. Ono po prostu zawsze będzie z nami. Ale tak jak już na początku swojej działalności Banku Żywności zauważyliśmy, że sama żywność to jest za mało, to cały czas podejmujemy coraz to szersze wyzwania w obszarze aktywizacji społecznej, aktywizacji zawodowej, czyli wzmacnianiem rodzin, wzmacnianiem osób, wzmacnianiem młodych osób, które poszukują pracy albo próbują przekwalifikować się w swoich umiejętnościach. Cały czas bardzo ważnymi zadaniami jest edukacja. Edukacja w zakresie niemarnowania żywności, racjonalnego żywienia, również edukacja w tym obszarze środowiskowym, czyli śmieci, gospodarka odpadami, jak zagospodarowywać odpady, żeby jak najmniej zanieczyszczenia tego śladu węglowego i zanieczyszczenia powodowały dla środowiska, ale również edukacja ekonomiczna w obszarze dobrego zarządzania swoim portfelem, swoim budżetem. No i oczywiście ta cała część dalej komercyjna, którą Bank Żywności rozwija, powołał później społeczną jako nowy brand, który działa pod tym samym NIP-em, ale kuźnia społeczna to właśnie działalność gospodarcza i tam realizujemy znów cały szereg projektów, na przykład projekt Speed Up, jest to projekt aktywizacji przedsiębiorców, czyli wsparcia takiego inkubowania przedsiębiorców do trzeciego roku funkcjonowania, ale też komercyjne działania w obszarze konferencji, koncertów, wystaw, imprez różnego rodzaju, wynajmowaniu biurek, sal na szkolenia, na konferencje, no i hostel, który jest w działalności gospodarczej i w tej chwili w 80% jest obciążany przez uchodźców z Ukrainy. Od pierwszego dnia wojny w zasadzie podjęliśmy taką współpracę z Urzędem Wojewódzkim i cały czas ta współpraca trwa i zajmujemy się grupą około 40 osób z Ukrainy. No i właśnie o ten wątek ukraiński chciałbym dopytać, bo Bank Żywności zareagował chyba jako jedna z pierwszych organizacji, no i bardzo szeroko zakroiliście te działania pomocowe. Inicjatywa, o której chciałbym powiedzieć, to taki kurs, pewnie to za mało powiedziane, ale inicjatywa, dzięki której Ukrainki po pierwsze doskonaliły umiejętności kulinarne, ale po drugie no właśnie aktywizowaliście te panie w kierunku szukania pracy tutaj właśnie w Olsztynie czy w okolicach. Tak, to już są kursy, bo to nawet nie można powiedzieć, że kurs. Od pierwszego dnia wojny zaangażowaliśmy się w kilka działań w obszarze wsparcia Ukrainy. Takie pierwsze podstawowe to oczywiście gromadzenie żywności, dostarczanie tej żywności i innych darów na teren Ukrainy i na teren kraju i na teren naszego województwa do organizacji, które się uchodźcami zajmują. Drugi obszar to jest oczywiście to zakwaterowanie, wyżywienie, które się u nas odbywa. Trzeci obszar to jest aktywizacja osób z Ukrainy w obszarze tym gastronomicznym, no bo to jest tak żywność i wszystko, co dzieje się wokół żywności, to jest bardzo bliskie i nasza kuchnia warsztatowa też do tego została stworzona, żeby szkolić w zakresie jakości, w zakresie kursów gastronomicznych nie tylko uchodźców, ale również młodzież i osoby, które chciałyby uczestniczyć w takich szkoleniach pracujących na co dzień w gastronomii. Natomiast teraz rzeczywiście skupiliśmy się na tych programach nauki w gastronomii. Zrealizowaliśmy taki program 160 godzin. Ten program był finansowany przez firmę Electrolux. Teraz realizujemy kolejne projekty finansowane przez Rotary Olsztyn Warmia i przez Dystrykt w Polsce. Mamy kolejnych sponsorów, kolejna sieć AT Food, która finansuje tego rodzaju projekty. Fundacja Novum to jest kolejna fundacja, która wspiera. Właśnie dzisiaj skończyliśmy
zakończyliśmy kolejny kurs 80-godzinny dla kolejnej grupy kobiet z Ukrainy, które już w tej chwili są zainteresowane kolejnymi kursami specjalistycznymi, które też prowadzimy. Też w tych kursach uruchomiliśmy pośrednika pracy, co jest bardzo ważne. Jest to osoba, która cały czas z tymi osobami diagnozuje po pierwsze ich umiejętności, po drugie ich preferencje, po trzecie wspiera ich komunikację i komunikuje ich z naszymi przedsiębiorcami, którzy w tym obszarze, w tej branży pracują. I mamy z tej pierwszej grupy około 16-10 osób zatrudnionych. Kolejne grupy w tej chwili właśnie kończą i też za chwilę będziemy znać jakieś efekty po kilku dniach, jak to wygląda z zatrudnieniem tych osób, ale bardzo fajnie to wygląda. Przede wszystkim pod względem jakości, ale też takiej aktywizacji w obszarze chęci do zaadoptowania się w naszym kraju. I tu widzimy ogromną taką wartość dodaną. Wszystkie z tych osób, będąc na tym kursie, podkreślają, że poczuły się jak w rodzinie i poczuły się, że są w tym kraju i mają równe możliwości startu, co jest niesamowicie ważne i istotne. Drodzy Państwo, nie pozostaje nic innego, jak zaprosić do korzystania z usług Banku Żywności w Olsztynie i do zapoznania się z szeroko, jak Państwo słyszą, ofertą tej organizacji. Nasza audycja z kolei do obejrzenia na www.kopernik.tv. Państwa i moim gościem był Marek Borowski, prezes Banku Żywności w Olsztynie. Piękne dzięki za spotkanie. Dziękuję bardzo.